Poranna gimnastyka. Cześć, witajcie o poranku. Jestem Ada z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej i dziś wspólnie poćwiczymy. Podpowiem Wam, jak gimnastykować się o poranku. Zacznijmy jednak od małego przypomnienia. Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, zaleca regularne ćwiczenia wzmacniające mięśnie dla wszystkich grup wiekowych. Dzieci i młodzież wymagają średnio 60 minut dziennie aktywności o umiarkowanej lub dużej intensywności aerobowej. W przypadku dorosłych to od 150 do 300 minut tygodniowo ćwiczeń o umiarkowanej intensywności lub od 75 do 150 minut tych o dużej intensywności. Jakie ćwiczenia możecie wykonać o poranku? Oto nasza podpowiedź. Zacznijmy od krążenia bioder. Stańcie stabilnie w lekkim rozkroku. Dłonie połóżcie na biodrach i wykonujcie nimi obszerne krążenia. Kończąc każde kółko, napinajcie mocno mięśnie brzucha. Zwróćcie uwagę, aby poruszały się tylko biodra. Górna część ciała i głowa niech będą nieruchome. Następne ćwiczenie to rolowanie kręgosłupa. Wróćcie do pozycji wyjściowej. Stańcie prosto w lekkim rozkroku. Wyciągnijcie czubek głowy do sufitu i ściągnijcie łopatki do kręgosłupa. Przyciągnijcie brodę do mostka. Następnie stopniowo rolując plecy kręg po kręgu, wykonujcie skłon w przód. Kolana powinny być lekko ugięte, a barki i szyja rozluźnione. A teraz powoli wróćcie do wyprostowanej pozycji. Krąg za kręgiem. Teraz skłony boczne, które pozwolą rozciągnąć między innymi mięśnie najszersze grzbietu. Dalej stójcie w lekkim rozkroku. Stopy stabilnie. Plecy są wyprostowane, a łopatki ściągnięte. Dłonie połóżcie na biodrach. Podnieście jedno ramię nad głowę, jednocześnie wykonując skłon w bok. Wracamy do pozycji wyjściowej i to samo w drugą stronę. Kolejne ćwiczenie to pies z głową w dół, które wzmacnia ciało, uelastycznia tkanki oraz uczy poprawnej postawy i dobrego, świadomego ruchu. Rozłóżcie maty. Zaczynamy w klęku podpartym. Dłonie pod barkami, a kolana pod biodrami. Odepchnijcie się na wyprostowanych rękach i unieście kolana. Pośladki idą do góry, nogi mogą być zgięte w kolanach, a pięty uniesione. Ważne, żebyście mieli w pełni wyprostowany kręgosłup. Spokojnie oddychajcie. I wracamy do pozycji wyjściowej. I na koniec ćwiczenie rozciągające mięśnie pleców, czyli ukłon japoński lub inaczej pozycja dziecka. Polecane dla osób długo przebywających w pozycji siedzącej. Usiądźcie na piętach, palce stóp są złączone, a kolana szeroko. Teraz powoli przejdźcie dłońmi do przodu. Wyprostowane ramiona wysuńcie jak najdalej i połóżcie czoło na macie. Zatrzymajcie się w tej pozycji na około 60 sekund, głęboko oddychając. Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy Was do rodzinnych ćwiczeń. Powodzenia!